Szczęść Boże, witajcie w ten wtorkowy poranek. Posłuchajcie dzisiaj fragmentu z listu świętego Jakuba. Błogosławiony mąż, który wytrwa w pokusie, gdy bowiem zostanie poddany próbie, otrzyma wieniec życia, obiecany przez Pana tym, którzy go miłują. Kto doznaje pokusy, niech nie mówi, że Bóg go kusi. Bóg bowiem ani nie podlega pokusie ku złemu, ani też nikogo nie kusi. To własna pożądliwość wystawia na pokusę i nęci każdego. Następnie pożądliwość, gdy pocznie, rodzi grzech, a skoro grzech dojrzeje, przynosi śmierć. Nie dajcie się zwodzić, bracia moi umiłowani. Każde dobro, jakie otrzymujemy i wszelki dar doskonały zstępuje z góry. Od Ojca świateł, u którego nie mamy przemiany ani cienia zmienności. Ze swej woli zrodził nas przez słowo prawdy, byśmy byli jakby pierwocinami Jego stworzeń. Święty Jakub mówi dzisiaj do nas: błogosławiony mąż, który wytrwa w pokusie. To przetrwanie w pokusie polega na tym, że potrafię zobaczyć, gdzie są te moje najsłabsze punkty i nie dopuścić do tego, żeby ta pokusa tak naprawdę mogła przyjść. Niestety doskonale też wiemy, że nieraz te pokusy w nas zwyciężają i pojawia się grzech. Na szczęście mamy Boże miłosierdzie. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Dobrego dnia. Szczęść Boże.